Panie wójcie, w ubiegłym tygodniu odebrał pan nagrodę Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za najlepszą gminę wiejską na Mazowszu, która złożyła największą ilość aplikacji o środki unijne. Proszę mi powiedzieć, jak to się robi w Długosiodle? 18 wniosków w tak krótkim okresie czasu? No więc rzeczywiście myśmy złożyli 18 wniosków. Generalnie złożyliśmy ich więcej, ale ta 18 przeszła pozytywnie formalną ocenę, a więc były to wnioski dobrze przygotowane. Niestety to nie jest tak, że wszystkie te wnioski poszły do realizacji, bo z reguły mieliśmy takie szczęście, takiego trochę pecha w cudzysłowie, że z reguły brakowało pieniędzy na zrealizowanie wszystkich wniosków, bo Mazowsze jest przecież potężne i tych pieniędzy ciągle było za mało. Tym niemniej rzeczywiście ta osiemnastka z tych wniosków została przygotowana głównie przez pracowników tego urzędu, więc to dla nich jest przede wszystkim ogromna satysfakcja, to do nich kieruje podziękowanie, no a mieszkańcom należy się ta informacja, że ci urzędnicy, przecież ci sami, którzy tu byli i przed 2000 rokiem, przeprowadzili tak wiele inwestycji, jednocześnie przygotowując tak wiele prawidłowo wniosków. Od 2002 roku nigdy nie kończą pracy wcześniej niż o 16, a często zdarza się, że pracujemy po godzinach, często w wolne dni. Szczególnie pani skarbnik ze swoimi paniami z Wydziału Finansowego, no i Wydział Rozwoju i Inwestycji, bo to są te obciążenia głównie na tych dwóch wydziałach. Ale pracownicy pomocy społecznej też mają no niestety nienormowany czas pracy. Gminne Centrum Kultury, Informacji, Sportu i Rekreacji to też przecież wtedy, kiedy my wszyscy mamy wolne, oni pracują, bo sobota, niedziela to są te terminy, kiedy te imprezy, uroczystości się odbywają. Więc generalnie to jest zasługa pracowników, to jest zasługa tej atmosfery, którą udało się nam wspólnie zbudować. Ja od początku stawiałem sprawę tak, że w mojej ocenie nie ma fantastycznego bardziej układu niż ten, który pozwala nam pracować dla swojej społeczności. My możemy tu pozostawić dużą cząstkę takiej pamiątki, namacalnej pamiątki, namacalnego wpływu na rozwój tej ziemi. I myślę, że ludzie to chwycili, zrozumieli, że to jest po pierwsze wielka odpowiedzialność, ale i ogromna satysfakcja. Więc jeżeli możemy wpłynąć realnie na poprawę warunków życia tej społeczności, to wielki honor, jeżeli nam się to udaje. Pośród tych 18 wniosków, takimi głównymi wnioskami, to w priorytecie 7, tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, myśmy w działaniu 7.2, infrastruktura służąca edukacji, rozbudowali budynek zespołu szkół w Starym Bosewie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem. Całkowita wartość tego projektu opiewa na kwotę 2 217 422 zł i 59 groszy. Kwota dofinansowania wynosi 1 884 809 zł i 20 groszy. Czekamy jeszcze na zwrot tych pieniędzy, bo zwykle tak jest, że najpierw musimy przygotować dokumentację techniczną z pozwoleniami na budowę. Następnie wniosek zostaje poddany ocenie. Po pozytywnej ocenie i weryfikacji tego wniosku podpisujemy umowę z Urzędem Marszałkowskim. Następnie ogłaszamy przetarg, wykonujemy tą inwestycję. Po odbiorze i po zapłaceniu wszystkich faktur występujemy dopiero do Urzędu Marszałkowskiego o zwrot poniesionych nakładów. I dopiero w momencie, kiedy uzyskamy zwrot tych pieniędzy, my dopiero możemy spłacić te zaciągnięte kredyty. Mówiłem o jednej inwestycji. Warto przypomnieć jeszcze również o takim działaniu, jak tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.
i myśmy przygotowali teren przy ulicy Poświętnym w Długosiodle pod inwestycje. To jest ten teren Zakładu Gospodarki Komunalnej. Całkowita wartość projektu to jest 1 408 350 zł. I jeszcze o jednym projekcie wspomnę, o infrastrukturze drogowej, a więc alternatywne połączenie drogowe Wyszkowa z Ostrołęką przez teren gminy Długosiodło, to chodzi o wieś Prabuty. Całkowita wartość projektu to jest prawie 3,5 miliona złotych. To były te główne trzy projekty, które udało nam się zrealizować. Panie wójcie, jeżdżąc po terenie gminy Długosiodło, co rusz przy drodze można spotkać tablice, które informują o tym, że ta droga została wyremontowana bądź wybudowana ze środków unijnych. W ostatnich latach pokusił się Pan o taką statystykę, ile kilometrów tych dróg przybyło, które zostały sfinansowane po części ze środków unijnych? No nawet dzisiaj sobie przygotowując się do spotkania, tak analizowałem, ile tego było, bo tak na co dzień przyznam się, że ta bieżące zarządzanie pochłania gro czasu. A więc w latach 2002-2010 łącznie wykonaliśmy prawie 45 kilometrów dróg o wartości ponad 10,5 miliona złotych. To jest niemało w moim przekonaniu. Oprócz tego w drogach powiatowych myśmy zrobili 6,5 kilometra chodników przy drogach powiatowych. Mówię my, dlatego że to gmina poniosła ciężar tej inwestycji. Powiat zwraca nam tylko 10%, dlatego że no niestety brak środków finansowych nie pozwala na dofinansowanie większe. Oprócz tych inwestycji w 2011 roku myśmy wybudowali kolejne 15 kilometrów o wartości inwestycji ponad 6 milionów 600 tysięcy złotych z Chetynówki, z dofinansowania tego rządowego programu budowy dróg lokalnych. A więc priorytetem w tych naszych działaniach bez wątpienia od 2002 roku były drogi. Ale nie tylko. My wszystkie placówki oświatowe mamy wyremontowane w sposób kapitalny. W ubiegłym roku jeszcze skończyłem ostatnie remonty dachów na wszystkich obiektach użyteczności publicznej. Odwodniłem budynki, bo na skutek podniesienia się poziomu wód gruntowych no, były problemy, szczególnie w tych budynkach, które były niżej posadowione. Mieliśmy kłopoty z wodą, w ciągłą wodą w piwnicach, więc odwodniliśmy te budynki. Na szczęście mamy święty spokój. I z tego też względu ta infrastruktura, ta materia, czyli ten majątek mieszkańców, no został właściwie zabezpieczony. Te efekty widać gołym okiem. Te tablice, o których Pan wspomniał, świadczą o tym, że staramy się być aktywni. Jeszcze z ubiegłorocznego naboru udało nam się uzyskać dofinansowanie na trzy projekty w ramach odnowy wsi. Jeden z tych projektów, największy, to adaptacja starej salki gimnastycznej, niewymiarowej w Starym Bosewie na potrzeby społeczności lokalnej i tam uzyskaliśmy dofinansowanie, gdzie na parterze chcemy zlokalizować świetlicę środowiskową, bibliotekę wraz z czytelnią, natomiast na piętrze nad tymi pomieszczeniami trzy salki do wykorzystania przez mieszkańców, jak również i przez szkołę. Drugi projekt to remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sieczychach i trzeci to remont świetlicy wiejskiej OSP w Prabutach. Drodzy Państwo, to jest to trofeum, którym zostaliśmy obdarzeni przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. To trofeum dedykuję swoim pracownikom. To jest ich zasługa. To oni są autorami tego sukcesu. Serdecznie Wam wszystkim dziękuję.